Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dorysta52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj dołączamy do gildii kupieckiej. Kurczę, nareszcie będziemy mieli tutaj coś do powiedzenia, że tak powiem. I wreszcie do kogoś dołączymy. Witam cię, Lorenzo. Już robię sobie zapis przed całą rozmową i wykonujemy wszystko to, co trzeba. Hej! Sądzę, że udało mi się przekonać do siebie kilku członków gildii. Tak, wiem. Był już u mnie posłaniec z wieściami. I jak się spisałem? Ernesto wyraźnie jest z ciebie zadowolony. Twierdzi, że dzięki tobie Bodowin oddał mu należytą kwotę co do monety. Powiedział też, że szepnie o tobie dobre słówko swoim kolegom po fachu. Ponoć obiłeś mordy tym oszustom pierwszorzędnie. Żałuję tylko, że mnie tam nie było. Chciałbym zobaczyć to przedstawienie. Co więcej, alchemik potwierdził, że przyniosłeś mu zioła, na których mu zależało. Reasumując, nie tylko uratowałeś dobre imię gildii, ale podniosłeś naszą reputację wśród obywateli. Dobra robota, chłopcze. Jeszcze będą z ciebie ludzie. Helga twierdzi, że pomogłeś jej się pozbyć jakichś obwiesi z karczmy. Wspomniała też, że dałeś radę aż trzem naraz. To nie było trudne. Byli całkiem zalani w trupa. To nie ma znaczenia. Nie jeden strażnik miejski mógłby się od ciebie nauczyć, jak radzić sobie z takimi mentami. Dobra robota. Ponoć poradziłeś sobie z zadaniem, które zleciła ci Dima. Niestety rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Gdyby Sander pamiętał o swoich obowiązkach, być może by do tego nie doszło. Osobiście dopilnuję, żeby odpowiedział za zbagatelizowanie sprawy. U nas nie ma miejsca dla obiboków. Ważne, że Dima jest z ciebie zadowolona. Dobra robota. Armar przekazał mi, że dzięki twoim działaniom możemy liczyć na regularne dostawy ryb za niewielką cenę. Dobrze wiedzieć, że oprócz ochrony naszych interesów, mógłbyś też zajmować się pozyskiwaniem dla nas nowych kontaktów. Zrobiłeś dużo więcej niż od ciebie oczekiwałem. Musi ci bardzo zależeć na dołączeniu do nas. Czy to znaczy, że zostałem przyjęty? Myślę, że znajdzie się dla ciebie miejsce wśród naszych gońców. Przyjdź do mnie, gdy zdecydujesz się podpisać kontrakt. No to co, jesteśmy gotowi. Jestem gotów do was dołączyć. Cóż, jesteś w miarę rozgarniętym chłopakiem. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z kolejnymi zleceniami. Póki co, witamy na pokładzie. Od dzisiaj jesteś naszym gońcem. Weź tę zbroję, niech ci służy. Dziękuję. Jeśli potrzebujesz lepszego oręża, udaj się do Ingora. To on zajmuje się naszym sprzętem. A tutaj masz jeszcze listę, u których członków gildii możesz doskonalić swoje umiejętności. Teraz idź do Adelarda. Jest coś, co musicie obgadać. Czeka na ciebie na zewnątrz. Gdy tylko skończycie, wróć do mnie. Będę miał dla ciebie pierwsze zadanie. Robi się. Super. Strój gońca Araxos mamy. Pewnie strój jest słaby. O kurde. Jest całkiem niezły. Dobra, na razie w nie pochodzimy, skoro i tak jesteśmy tutaj, wiecie, w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Mamy nowy poziom. Zadanie oczywiście z dołączeniem do straży się anulowało. To oczywiście naturalna sytuacja, nie martwimy się tym. Do Adelarda mam się udać, tak? Który czeka na dole. Słyszycie niostwora. Powiadasz, że Lorenzo cię przyjął w nasze szeregi. Zgadza się. Co to za zebranie? Widzisz. Sprawa ma się tak, że w dokumentach możesz sobie widnieć jako członek gildii, ale to nie znaczy, że jesteś jednym z nas. Jak to? Tak to. Jako dowódca najemników Araxos mam wyłączne prawo decydować, kto będzie moim podwładnym. Myślę, że prawdziwe namaszczenie na członka Araxos wystarczy. Chłopcy, zajmijcie się tym. Okej. Oku... Ała! Okej, szkolimy nowych. I co? Zimno? Trochę. W takim razie przydać się coś na rozgrzewkę. Bierz. To na pewno dobry pomysł.
Absolutnie nie. Ale jeśli chcesz być jednym z nas, musisz wypić do dna. Chłopcy, udzielcie mu jakiegoś wsparcia. O kurde. Niech wam będzie. Ojojo, no to choróbsko gwarantowane. Bogowie, co to jest? Trunek godny najemnika Araxos. Widzę, że został jeszcze ci tam łyczek. Dawaj, nie ociągaj się. Dobra, nie ma więcej. Jeszcze żeśmy się schylali do tego. W takim razie wasza kolej, panowie. Ale Jezu, jak to wygląda. Ach, prawdziwy napój bogów. Dobra, młody. Chrzest wody za tobą. Chrzest wody? Co żeście wymyślili? Prawda? Po latach zawsze wspomina się go ze łzą w oku. Jak tam? Picie już działa? Oj, najwidoczniej. Nie, ani trochę. Tak, widzę. Myślę, że przyszła pora na oczyszczenie dróg oddechowych. Masz, sztachnij się. Ej, a to też jakiś test, tak? Nie test. My tu nie testujemy. Chrzest. Chyży esy ty. Chrzest ognia. Powtórz. Chrzest ognia. Dobrze, dobrze. No, próbuj. Jezus kochany. Jak ci się podoba bycie członkiem Araxos? Jest to ciekawe doświadczenie. Błąd! Jeszcze nie jesteś jednym z nas. Co? Jestem? Nie. Najpierw uroczysta przysięga. Przysięgę? Przecież my nie I co? Przecież też mundury nosimy. Ja nic na sobie nie mam. Ale zaraz będziesz miał. Nie gadaj głupot, tylko powtarzaj za mną. Ja, Marvin, przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia, bliżej nieznany komukolwiek. Ojej. Ja, Marvin, przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia, bliżej nieznany komukolwiek. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. I będę stawał za nimi murem, choćby mnie chmara orków goniła. Ojej. I będę stawał za nimi murem, choćby mnie chmara orków goniła. Świetnie. I to mi się podoba. Powiedzmy, że przysięga poszła ci całkiem nieźle. Oby z prawdziwą pracą szło ci jeszcze lepiej. Niestety, nie ma na to szans. Jeśli będziesz się trzymał tylko wyznaczników opisanych ci przez Lorenzo. Zebrało się tu kilku gońców. Zapytaj ich, jak faktycznie wygląda ta praca. Się robi. Ojej. Podobno masz mi coś powiedzieć o pracy gońca. Bardzo chętnie to zrobię, ale najpierw powiedz, jak ci się podobał chrzest? Zimny, mokry, ale coś w głowie kręci. Ta większość tak reaguje. Nie przejmuj się, po czasie bardzo miło się to wspomina. W przeciwieństwie do dennej i nudnej przysięgi strażników, wierz mi. Mam nadzieję. Co powiem wiedzieć jako goniec? Słuchaj, nie będę zanudzał gadką, jaką pewnie uraczył cię Lorenzo. Jego słowa muszą brzmieć ładnie, oficjalnie i tak dalej. W końcu to urzędas. Powiem ci, jaka jest najważniejsza zasada. Każdemu w gildii okazujesz należyty szacunek. Czy to dowódca, czy kupiec, czy inny najemnik. Wszystkich szanujesz tak samo. Wiadomo, zależnie od pozycji w hierarchii, do każdego odzywasz się inaczej. Jednych musisz słuchać, z innymi możesz dyskutować i tak dalej. Grunt, żebyś pamiętał jedno. Mimo, że spaja nas miłość do złota, to jesteśmy rodziną.
Bardzo dużą. Taką, w której nie znasz większości kuzynów i wujków. Zdrada będzie karana gorzej od dezercji w wojsku. Mam nadzieję, że wyrażam się dostatecznie jasno. Jak słońce. Co mi powiesz o pracy gońca? Całkiem sporo, ale najpierw przyznaj. Miło być w organizacji, gdzie na samym wstępie dają ci darmowy alkohol i zioło, nie? Ta, teraz fajnie. Zobaczymy, co będzie rano. Nie bój się. Po gildyjnym samogonie nie ma kaca. Bo jest tak mocny, że przed realnym wytrzeźwieniem zdążysz się napić czegoś ponownie. Dobrze, ale do rzeczy. Nie jesteś zbrojnym ramieniem gildii. Należysz do najemników, ale jako goniec nie jesteś przeznaczony do walki i zadań ochronnych. Możesz przyjmować takie zlecenia, ale robisz to na własną odpowiedzialność. Nie możesz mieć pretensji do nikogo, jeśli porwiesz się na grupę bandziorów i dostaniesz manto. Dzięki. Zapamiętam. Oby. Kurde, ja dalej w tej wodzie stoję, nie? Czegoś od ciebie o pracy gońca? Pewnie. Swojemu zawsze chętnie pomogę. Całkiem sprawnie sobie poradziłeś z naszym samogonikiem, muszę przyznać. Lepiej niż ja, a sam od lat zajmuję się pędzeniem. Oczywiście tylko na własny użytek. Więc? Sumiennie wykonuj swoje obowiązki. Z pokorą. Niektórych denerwuje latanie od miasta do winnicy po drodze, zahaczając o farmę Bermara. Bermar. Ale tak się nazywa farma. Każdego nowego. Czym mniej będziesz narzekał, tym szybciej dostaniesz awans. A co za tym idzie? Lepszy sprzęt, ciekawsze zlecenia i większą wypłatę. Pamiętaj też, żeby nie latać z byle czym do dowódców. Wielu najemników wyższych rangą będzie się z ciebie śmiało. Ale złożenie skargi w tej sprawie przyniesie ci wiele więcej szkody niż pożytku. Rozumiem. Znaczy, chyba. Nawet jeśli tak nie jest, to w praktyce wszystko sobie przyswoisz. Nie bój nic. No dobrze. Koniec tego dobrego. Idź się przespać. Najlepiej w jakimś ciepłym miejscu, żebyś się nie przeziębił na samym starcie. Idealnym miejscem na to będą nasze sypialnie. Znajdź sobie wolne łóżko. I miłych snów. Dobrze, się robi. Ale cię wzięło. Normalnie to bym ci kazał z samego rana udać się do Lorenzo po pierwsze zlecenie. Ale pewnie nie będziesz wtedy tego pamiętał. Spokojnie. Ktoś na pewno będzie w pobliżu, żeby przekazać ci wszystko, co potrzebne. Ojej. Chyba zemdlałam. Dołączenie do gildii kupieckiej. Zadanie wykonane. Nie mamy żadnych zadań. Załóżmy nasz pancerz gildii. Witam. Kim ty jesteś? Aha, najemnik. Widzę, że panowie jeszcze śpią. Sami najemnicy. Pytanie tylko, dlaczego na dworze... A nie, na dworze już świta. Dzień dobry. Co? Która jest godzina? Pierwsza w nocy. A to wiecie co? To ja się prześpię. Do rana. Tutaj dalej wszyscy? Dalej jeszcze śpicie? Widzę, że aż mi broń zdjęło. To miało być takie nawiązanie, że co, że rozebrali mnie do majtek i wrzucili, wiecie, do wody i tak dalej. Mamy balkonik, ale widzę, że ja tędy nie zejdę. Był w sztok pijany. Chyba mówią o mnie. Ojej. No dobra, witam serdecznie. To co, idziemy do Lorenzo może, nie? Mieliśmy jeszcze iść też po nasze wyposażenie. Griff, cześć. Czy wy też słyszycie cię na stworę jakby po drugiej stronie? Co ty robisz? Co to było za szuranie? No, nieźle cię w tej fontannie sponiewierali. Aż sobie przypomniałem swój chrzest. Chyba bardzo lubicie ten zwyczaj. Pewnie. Ty też go polubisz, jak kilka razy będziesz świadkiem upijania nowego członka gildii. Porównywanie reakcji nowych to całkiem interesujące zajęcie.
Potem trzeba tylko nimi odpowiednio pokierować, żeby przed wykonaniem pierwszego zadania nie wpadli w jakiś ciąg. Mhm. Twój chrzest wyglądał tak samo? Żebyś wiedział. Byłem zaskoczony sytuacją podobnie jak ty. Członkowie gildii wyjątkowo skutecznie utrzymują w sekrecie przebieg inicjacji. To samo będzie się tyczyło ciebie. Powiedz komuś, jak wyglądało twoje dołączenie do Araxos, a zrobimy z tobą porządek. Okej. Okay. Jak wyglądała twoja rekrutacja? Zupełnie inaczej niż twoja. Handlarze współpracujący z gildią mają przeróżne zachcianki i potrzeby, a każdą musimy spełnić, żeby zarobić na życie. Pamiętam, że latałem dla Helgi za jakimś złodziejem, chroniłem Dimę, gdy szła organizować drewno na swój stragan, a dla Ernesto... Nie, o robocie dla Ernesto nie chcę mówić. Dlaczego dołączyłeś do gildii? Na tej wyspie masz tak naprawdę trzy opcje, by godnie żyć. Zostajesz czyimś czeladnikiem i po latach pracy wychodzisz na swoje, rekrutuje cię straż albo dołączasz do Araxos. Nie miałem ochoty robić za popychadło u kogokolwiek. Wysokość żołdu skutecznie odstraszyła mnie od straży, więc zostało Araxos i nie żałuję swojej decyzji. Dobra, teraz leć do Lorenzo po jakieś zlecenie. Nie robimy na dniówki, płacą nam za wykonaną pracę. Mhm, jasne. Dobra, to jeszcze później zejdziemy do naszego gościa od zaopatrzenia. Lorenzo, witam. Hej! Skoro formalności związane z twoim dołączeniem mamy już za sobą, to myślę, że najwyższy czas, by zlecić ci twoje pierwsze gildyjne zlecenie. Od dłuższego czasu mamy problem z lokalnymi przemytnikami. Obiło mi się też o uszy, że poszukujesz swojego zaginionego brata. Mhm. Tak się składa, że przemytnicy ostatnio zrobili się wyjątkowo zuchwali i podobno zaczęli handlować nawet żywym towarem. Jak możesz się domyślić, ich działalność jest dla nas wyjątkowo nie na rękę. Jesteś nowy w mieście, mało kto cię zna. Dużo łatwiej wtopisz się w tłum niż moi pozostali ludzie. Kto wie, może ta grupa ma coś wspólnego ze zniknięciem twojego brata. A jeśli nie, to w ramach nagrody za twoją pomoc wyznaczę kilku zdolnych łowców, by rozpoczęli poszukiwania. Mhm. Opowiesz mi coś więcej o tych przemytnikach? Niestety, do tej pory nie udało nam się zebrać zbyt wiele informacji. Nie wyglądają jednak na zbyt dobrze zorganizowaną grupę. To raczej banda zdesperowanych ludzi, którzy chcą coś sobie dorobić na boku. Wiemy, że działają gdzieś w porcie i wykorzystują łodzie do przewożenia towarów. Jeśli coś dzieje się w porcie, to najlepiej będzie, jak zaczniesz swoje poszukiwania w karczmie u Helgi. Babka wie mnóstwo rzeczy, ale nie zawsze będzie ci chciała wszystko powiedzieć. Jako że to twoje pierwsze zadanie, przydzielam ci do pomocy jednego z bardziej doświadczonych najemników, Karamona. Powinien już czekać na placu przed gildią. Będzie obserwował twoje poczynania i w razie potrzeby udzieli ci pomocy. Możesz mu zaufać, to świetny wojownik i uczciwy człowiek. No dobrze. Co mam z nimi zrobić, gdy już ich znajdę? Ważne, żeby zaprzestali swojej działalności. Z doświadczenia wiem, że desperatów ciężko przekonać do zmiany zdania. A skoro handlują ludźmi, to nikt nie będzie ich żałował. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Mhm, jasne. Jest coś jeszcze do zrobienia? Porozmawiaj z Garosem albo Adelardem. Z pewnością znajdą coś dla ciebie. Okej. Wyruszę najszybciej, jak to możliwe. Pamiętaj, żeby nie ujawniać swojej tożsamości podczas tego śledztwa. Dyskrecja to jedna z najważniejszych cech gońca. Powodzenia, chłopcze. Okej, no skoro tak, to myślę, że powinniśmy sobie założyć całkiem inną zbroję, a nie taką, która oczywiście reprezentuje Araxos. Czy tutaj na górze coś było? Wydaje mi się, że nic. I mam rację. Tutaj była też nasza pani, która się zajmowała papierologią, ale może jej nie będziemy jednak przeszkadzać. Tutaj, czy kogoś znajdę w tym miejscu? Tutaj jest Taronia, okej. Okay. Mi się wydawało, że ona jest wyżej, obok Lorenzo, a jednak nie. To wiecie co? To się przejdę tutaj jeszcze raz. Tutaj jest Rudy. Mam dużo spraw na głowie. Okej, okay, ty ze mną nie rozmawiasz. Tu nikogo nie ma. Tutaj też nie. No dobrze. To co? To schodzimy na dół. I cóż, i zobaczymy sobie,
Czemu ja słyszę cień stwora po drugiej stronie? A Sander? Hej! Wróciłeś? Mógłbyś mnie wyszkolić? Cóż, jesteś jednym z nas, więc czemu nie? Chętnie pokażę ci, jak nabrać siły i jak machać lekką bronią. A jeśli awansujesz w naszych szeregach, to nauczę cię też walki bronią dwuręczną. Okej, okay, dobra. Chcę potrenować. Chcę potrenować. Wymagasz ode mnie więc... Naprawdę? Muszę mieć awans? Pokaż. A ty co masz? A, masz różne bestiariusze. No dobrze. Co słychać? Sytuacja na wyspie jest w miarę stabilna. Gildia dostaje zlecenia, a to oznacza pełne kieszenie. Czego chcieć więcej od życia? No dobra. To może... Marvin, dobrze, że cię widzę. Powiedz mi, wolisz pracę fizyczną czy intelektualną? Fizyczne prace idą mi całkiem nieźle. I bardzo dobrze, bo właśnie ktoś taki jest mi potrzebny. W porcie znajduje się pewien statek, nazywa się Avenal. Jest jednym z ostatnich, które przybyły do Archolos przed zarekwirowaniem okrętów przez armię. Towar, który się na nim znajduje, należy do gildii. Jeśli chcesz się wykazać, pójdziesz dzisiaj do portu po zmroku i pomożesz w rozładunku tego towaru. Mhm. Lepiej, żeby Lorenzo dowiedział się, że ci pomogłem. Pamiętam, nie bój nic. Jak zawieram układ, to dotrzymuję jego warunków. Jeśli wykonasz robotę porządnie, to cię polecę. Okej. To dopytajmy. Dlaczego po zmroku? Marvin, proszę cię o rozładunek, a nie o badanie genezy pochodzenia towaru. Kto tam będzie oprócz mnie? Niejaki Fulko i jego pomagier. On tobą pokieruje i przekaże kolejne instrukcje. Ja będę się wszystkiemu przyglądał z pewnej odległości i w razie czego zainterweniuję. W razie czego? No, na przykład jakby grupa tych Hobdartusów was napadła. Albo straż robiła niepotrzebne kontrole. No dobra, już nie będziemy pytać, może? Czy wszyscy twoi ludzie powtarzają dokładnie te same kwestie? Ha! Czyli musiałeś rozmawiać zarówno z Kolgiem, jak i Furegiem. Tak, wolę nie zostawiać niczego przypadkowi. Odpowiedzi na podstawowe pytania mają dokładnie opisane i wyuczone, tak by zapewnić klienteli doskonałą obsługę. Mhm. No dobra. To co? Garros, chyba z tobą miałam porozmawiać. W ogóle od ciebie mogę nagrody odbierać. Mógłbym u ciebie trenować? Póki co nie. Doświadczonych członków naszej organizacji uczę strzelania z łuku i pokazuję im, jak być zręczniejszym. Ty do nich nie należysz. Oj. W razie niejasności musisz też pamiętać, że stopień to nie wszystko. Jeśli nie będziesz niczego umiał, to nie będę cię uczył podstaw. Nie mam na to czasu. A tak poza konkursem, znam się też na łowiectwie. Uczenie innych w tym zakresie nie należy do moich obowiązków, więc musiałbyś wyłożyć trochę złota, ale na pewno się dogadamy. Jeśli znasz podstawy, to mógłbym nauczyć cię wyrywania kłów, pazurów, rogów cieniostwora, języków ognistych jaszczurów, czy ściągania skór z gadów. Zainteresowany? Mi się wydaje, że my to już wszystko wiemy. No, jeśli... No, tylko rogi. No to się uczymy chyba. Jak wyrywać rogi cieniostworom? Jeśli uda ci się któregoś pokonać, to zbadaj, w którym miejscu skóra pyska nakłada się na róg. Tam ją przetnij, dzięki czemu znajdziesz nasadę rogu. Podważ go jakimś mocnym narzędziem, a potem zacznij nim szarpać na boki. W końcu powinien wyskoczyć z czaszki. No dobra. Cholera, dobry jesteś. Nie jestem w stanie cię niczego nauczyć. Przykro mi, no. Nie mamy właśnie niczego takiego. No dobra. I co? No to porozmawiamy jeszcze z resztą osób oczywiście. Tutaj mamy na przykład Karamona. Też mieliśmy do niego iść. Co? Mógłbym u ciebie trenować? Jeśli znasz już podstawy, to nauczę cię walki bronią jednoręczną, strzelania z łuku i
pokażę, jak stać się zręczniejszy. Okej. Okay. Chcę... Dobra, jednoręczna brzmi dobrze i widzę, że ty to uczysz bezpłatnie. Strugasz ścierwojady? Tak. I powiem ci szczerze, że jestem w tym całkiem niezły. To musi być fascynujące zajęcie. Żebyś wiedział, ścierwojady to dopiero początek mojej kolekcji. Mam jeszcze w planach kretoszczury, zębacze, a nawet... Ale rozumiem, że nie przyszedłeś tutaj słuchać o moich zainteresowaniach. Lorenzo już mi przekazał wszystkie informacje. Chodźmy zająć się tymi przemytnikami. A to tak od razu? Daj mi jeszcze moment. Dobra, jeszcze chwilę, chłopie. Dobra, ja nie ogarnęłam, że to z nim mam iść. Zapomniałam sobie. Tutaj chyba też łaziliśmy. No tu jest zejście do kanałów. To może ja podziękuję? dobra, a tutaj są jakieś drzwi. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, czyli kluczyk. W ogóle przypomniało mi się, że w ostatnim odcinku nie odczytałam jednej notki. Konkretnie pamiętnej notatki. Na prędce skreślona pamiętna notatka znalazłem ją przy bandycie w pobliżu pracowni Bodowina. Pilnuj Fellera. Ten gówniarz jest w gorącej wodzie kąpany i czuje, że może nam jeszcze sprawiać kłopoty. Według Berto, takty do wioski w najbliższym czasie powinny być przejezdne, więc będzie w czym wybierać. Wyciągajcie po jednym, w najgorszym razie po dwóch. Uniformę dostaniecie zawsze w tym tygodniu. Wtedy będziecie mogli sobie poszaleć, bo i tak wszystko spadnie na Rodericha. S. Co? Na Rodericha? Okej, okay, to ciekawa informacja. Dobra, wiecie co? Chodźmy do naszego gościa od zaopatrzenia. Ponieważ mieliśmy od niego co nieco odebrać. Potrzebuję pancerza. Aktualnie na stanie mam pancerze skórzane i kolcze. Reszta przechodzi gruntowne naprawy lub jest zarezerwowana dla chłopców Adelarda. Kolczy i skórzany pancerz. Oczywiście skórzany już mamy. Mógłbym z tobą potrenować? Pewnie. Żółtodziobów uczę walki ciężką bronią. A naszym elitom pokazuje, jak stać się silniejszym. Oczywiście, jeśli już trochę tej siły mają. Okej, czyli siły się nauczymy. A co ty masz? Ozdobiony miecz. Fajne bronie pod zręczność, a coś pod siłę posiadasz w ogóle? Obcinacz. Premę do walki bronią jednoręczną. Piernacz. Długi miecz. No, długi miecz byłby dobry. Tak mi się coś wydaje. Aktualnie chyba najlepsze, co mogłabym mieć. Wiecie co? Sprzedajmy trochę rzeczy. Bo mam tego zdecydowanie za dużo. Lekka kusza myśliwska. Aha, bo ja mam teraz zdjętą kuszę, dobra. Czyli to jest nie na sprzedaż oczywiście. Mam dużo mieszków też do otworzenia. O, ty uczysz kowalstwa na wyższym poziomie. Moglibyśmy się nauczyć. Tylko najpierw musimy oczywiście co nieco posprzedawać z tego ekwipunku. Dziwny kamyk. Kołczany strzał sobie pootwieramy na pewno. Jeszcze średni kołczan bełtów. Te skórzane mieszki też są do otwarcia. Zastanawiam się, u kogo mogę sprzedawać takie sreberka. Może u tego gościa z artefaktami, no nie? To też mogę otwierać. Duża bryła srebra. No dobra. 40 sztuk złota. Ten chrust mamy też do wyrzucenia. Skóra dzika, kiełdzika, skóra topielca. W sumie też mamy skóry do sprzedania. I takie głowy i tak dalej. Statut wsi. Ryzykowne przedsięwzięcie. Dziwaczne wojaże pięciu wojowników w poszukiwaniu ukrytego skarbu. Niestety brakuje zakończenia. Co takiego? To jakieś brednie. Bezimiel herbu chciwej ręki ujął oręż, aby swego wroga zakończyć męki.
Oblicze krzywym uśmiechem zostało przyodziane na myśl o obrażeniach, jakie zostaną zadane. W Rzodzimierzu, jakże nisko upadłeś, gdy mienie mego wuja skradłeś. Winić mnie nie możesz bez imielu, gdyż dukatów ze skarbu starczyłoby dla wielu. Lecz już ich nie mam, wszystko oddane, nigdy ich nie znajdziesz, bo będą schowane. Słowa te bezczelne bez imiela zagotowały, lecz jego myśl rozsądku w końcu usłuchały. Mów psu bracie, gdzie mój spadek rodowy, a może na koniec dnia nie zetnę ci głowy. Skarb wasz panie cały Sosnograd wziął w posiadanie, nic w wasz mości kieszeniach nie zostanie. Nie, to prawda być nie może, odnajdę sprawców i pójdę z nimi na noże. Odzyskam me dziedzictwo, pijąc przy tym piwo, bo od tych pieniędzy będę chodził krzywo. Notka autora. Na Innosa na nic to. Akcja martwa, wręcz nieruchoma, a rozum osmoków i czarnoksiężników mąci głowę. Mawia, że to historię przyozdobi i podnietę u pospólstwa wywoła. No dobra, fajnie. Ludzie gadają o tym i o tamtym. O! Trzeba było mnie spytać wcześniej. Okej, może być tak, że... ciekawe. Trzeba uważać, co się komu... Dobra, jeszcze mamy tutaj parę osób, chyba. Czy nie? Jest Adelard, oczywiście. Hej! Mógłbyś mnie wyszkolić? Żebyś mógł zacząć ze mną trening, musiałbyś należeć do któregoś z naszych oddziałów specjalnych. Pokazałbym ci wtedy, jak nabrać krzepy. Po kolejnym awansie nauczyłbym cię też walki w zwarciu, zarówno lekką, jak i ciężką bronią. Pamiętaj tylko, że zanim zacznę z tobą pracować, musisz znać jakieś podstawy. Jasne. No dobrze, czyli tutaj na razie wszystko wydaje mi się, że zostaje tak, jak jest. Widzę, że Ernesto sobie gdzieś poszedł, nie ma go tutaj. Jeszcze jest Dokan. Moglibyśmy razem potrenować? Nie ma sprawy. Mogę ci pokazać, jak stać się zręczniejszym i jak lepiej posługiwać się łukiem. Mam tylko nadzieję, że nie jesteś opornym uczniem. Jeśli chcesz, mogę cię też nauczyć podstaw oprawiania zwierząt oraz pozyskiwania żuwaczek i skorup. Ale za to musiałbyś mi zapłacić, bo jeśli staniesz się moją konkurencją, no to nie chcę wyjść na minus. Skorup. Nauczysz? Pozyskiwanie skorup. Niech będzie. Jak pozyskiwać skorupy zwierząt? Żeby ściągnąć skorupę, musisz ją siłą rozewrzeć. Najłatwiej robi się to po oddzieleniu jej od skóry, która często na nią nachodzi. Możesz wtedy złapać za stykające się ze sobą krawędzie skorupy. Łapiesz je i z całej siły od siebie oddalasz. No, w końcu powinny puścić. Okej. Zdaje się, że powinien przejąć cię Garos, bo ja niczego więcej cię nie nauczę. No, on też już mnie niczego nie nauczy. Dobra, zręczność i łuki, czyli rzeczy, które nas nie interesują. A Dima, coś może z tobą porozmawiać mogę? Cześć. Mam swoich stab... Czyli bi... Żebyś wie... Okej, fajnie. To tamte rzeczy dla magów sprzedajesz. Dobra. Czyli co, wydaje mi się, że aktualnie moglibyśmy w sumie iść z Karamonem. On się tak nazywał, no nie? Karamon. Na zadanie. Ale chciałabym się zająć zadaniem Gorączka Złota, zanim z nim pójdę i zacznę cokolwiek robić. Tylko może z tobą nie chcę, chłopie, gadać. Kurde, tylko chyba źle poszłam, jeżeli chcę to zadanie robić. Musimy zejść oczywiście w stronę slumsów i w stronę portu. Chyba, że... Kuźwa. Czy zech... Daj mi żyć. Nie. Typie. Dobra, wiecie co? Kto ci to powiedział? Dobra. Przejdźmy się o własnych nóżkach, że tak powiem. Do karczmy Helgi. I spróbujmy coś zdziałać. Zastanawiam się tylko, bo tutaj, jak pamiętacie, w tym miejscu oto... Lepiej tego nie robić. Tu, w tej kaplicy jest punkt teleportacji. Z tym, że ja nie mam runy. Pomódlmy się tak po prostu. Jestem zajęty. Okej, ty mi nic nie powiesz. Wiecie, jakby tutaj była runa, to byśmy mieli o dużo łatwą pracę, nie? No nie?
Wiecie co, możemy się przespacerowała tutaj z telekinezą. Bo wtedy byśmy mogli się teleportować w dwa jakby miejsca w mieście. A tak to możemy tylko w jedno jakby, no nie? Jak cicho. Cholera. Tego się nie da otworzyć? Beczka z wodą. Napij się. Czujesz się rzeźko. No świetnie. Liczyłam, że coś tutaj znajdę. Wiecie co? Będę musiała chyba poczytać o kamieniu teleportacyjnym ewentualnie do tego miejsca. Dobrze wyszłam? Nie, nie poszłam dobrze. Chodźmy więc tędy. I tędy. I niech będzie. I powinniśmy się dostać do miejsca, gdzie potrzeba. Fajnie by było mieć kamień teleportacji. Byśmy mogli się przenosić i do Adanosa, i do Innosa. To byłoby dosyć przyjemne, nie ukrywam. No bo jednak one są po dwóch różnych częściach miasta, no nie? Mimo wszystko. Z Adanosa kapliczki jest blisko do portu. A jakbyśmy mieli tam do klasztoru ognia, to byśmy mieli bliżej na przykład do tego, do targowiska. Kurde, tam jest ewidentnie punkt teleportacyjny, no nie? A to oznacza, że tam coś musi być. Cóż, dzisiaj będzie troszeczkę krótszy odcinek. Porozmawiamy sobie z naszym wujem na temat gorączki złota. Czyli po prostu rozpoczniemy sobie tego questa, tylko ja znowu chyba poszłam źle. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Kim ty jesteś? Kamień, papier. Nożyce? Okej. Okay. Nożyce. Imponujące. Jeszcze nikomu nie udało się zremisować ze mną. Możesz podróżować po porcie bez lęku, rywalu. Okej, okay, dobra, dostałam darmowego... Co ty robisz, chłopie? Dlaczego uciekasz? Nie wiem, ale dostałam expa, więc może nie będę marudzić. I teraz tak, bo ja się chyba pogubiłam, bo ta kaczma jest chyba tam na górze, nie? Kuźwa, zapomniałam znowuż. Ta Helga ma tą kaczmę w takim miejscu, że ja tam nigdy nie mogę trafić, do cholery. Jak najbardziej. Już mi się popitoliło wszystko. Może zdążę przed końcem dzisiejszego odcinka chociaż tam dotrzeć. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj będzie krótszy odcinek. W kolejnym odcinku zaczniemy sobie zadanie związane z gorączką złota. Jestem bardzo zainteresowana tym questem. Witam, pani kurtyzano. Mroczne tajemnice, moje przyjaciółki. A czemu ty się na mnie zaopiekujesz, koleżanko? Dziwna kobieta. Dobrze. Moi drodzy, jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, jeżeli wam się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!